Moim Państwa gościem Łukasz Herezy. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Prezentujecie dziś podczas targów wyjątkową nowość, wyjątkową dyspozytornię, która jest innowacyjna na skalę Polski. W świecie to już jest. Czym jest ta innowacyjność? Co takiego dzieje się w tej dyspozytorni? Rzeczywiście, w skali Polski jest to coś nowego. W kopalniach, czy to węgla kamiennego, czy też w kopalniach innych minerałów, nie ma akurat tego rodzaju dyspozytorni z takim wyposażeniem. Co to nam ma dać? W czym jest innowacyjna? Maszyny górnicze już od dawna posiadają szereg sensorów, czujników, które mierzą parametry pracy. Natomiast one prezentowane były w systemach producenckich. My mieliśmy do nich dostęp oczywiście, ale to się odbywało albo z pulpitu, który był na maszynie, albo też w ograniczonym zakresie w komputerach. Natomiast tutaj wszystkie te elementy wszystkich maszyn, wszystkich producentów zostały skupione w jednym miejscu, czyli dane przesyłane są do systemu ABB Ability i tam one są ze sobą korelowane. Po co korelujemy? Po to, żeby wiedzieć, jak poszczególne parametry pracy wpływają na trwałość naszych maszyn i urządzeń, a co się oczywiście przekłada na proces produkcyjny. Chcemy, aby nasze maszyny były jak w największym stopniu wykorzystane. To znaczy, że chcemy podejmować bardzo szybko decyzje w momencie, kiedy nastąpi przerwa w produkcji spowodowana awarią, a z drugiej strony chcemy wykorzystać te dane po to, żeby te awarie przewidywać, czyli zbudować sobie taką historię, która pozwoli nam określić czasy, w jakich mamy wymienić pewne elementy, żeby nie doszło do tej awarii, po prostu tylko zaplanować, wymienić część i żeby ta produkcja była po prostu ciągła. Co może zaskakiwać, to co dziś również prezentujecie, to to, że wydobycie w Bogdance dziś będziecie monitorować z Katowic. Czyli to jest możliwe z każdego miejsca na świecie? Tak jest. Tak jak Pani wspomniała, na świecie takie systemy istnieją. To podam może jeden przykład, na przykład Australii, gdzie takie centra dowodzenia są zlokalizowane w siedzibach firm i połączone są z kopalniami, które oddalone są o 300-400 km. Także monitorowanie jest możliwe, ale nie tylko monitorowanie, również sterowanie maszynami. W górnictwie rudnym na przykład steruje się maszynami z powierzchni. Są to maszyny, które trochę inaczej pracują, inne systemy oczywiście eksploatacji, ale to jest możliwe. My w tej chwili również będziemy chcieli sterować albo nawet pracować kompleksem strugowym w pełnej automatyce. Nie będzie to eksploatacja przez 24 godziny na dobę, natomiast będziemy chcieli w przerwach pomiędzy, kiedy pracownicy się zmieniają, w automacie puszczać nasz strug i żeby on po prostu ten czas, kiedy załogi nie ma w ścianie, wykorzystał do eksploatacji. Już jest w fazie testów, już jest w fazie sprawdzania, kiedy zacznie działać pełną parą. Mówimy o dyspozytorni, czy mówimy o kompleksie? Najpierw o dyspozytorni, a później o kompleksie. Jeżeli chodzi o system ABB Ability, on jest już wprowadzony, jest wdrożony. My już mamy monitorowane 3 kompleksy ścianowe, kombajnowe, natomiast chcemy oczywiście włączać kolejne kompleksy, czy to kompleks strugowy, ale też i kompleksy przodkowe. Są jakby skorelowane dane na dzień dzisiejszy tylko z kompleksów kombajnowych. Tutaj jeszcze dużo pracy nas czeka, aby wiedzieć, które dane ze sobą skorelować, jeżeli chodzi o resztę maszyn. I to jest kolejnym etapem naszego wdrożenia, a tym pośrednim jest właśnie budowa dyspozytorni, czyli tego miejsca, gdzie będziemy mogli zarządzać procesem. Jeżeli chodzi o to, co powiedziałem w stosunku do kompleksów strugowych, to na początku, kiedy te kompleksy kupiliśmy, to był 2009 rok, wtedy pierwszą ścianę strugową uruchamialiśmy, taki był zamysł, że one będą właśnie pracować w cyklu automatycznym. Natomiast nieregularność pokładów, niska miąższość powodowała to, że często dochodziło do przybierania skał spongowych albo stropowych, czyli zubożania naszego urobku i ciężko też taki kompleks było nam później skorygować, czyli wrócić do urabiania
naszych pokładów, żeby nie przybierać tej skały płonnej. Dlatego ten pomysł jakby automatycznego skrawania czy też eksploatacji został zaniechany. Natomiast patrząc na zwiększenie efektywności całego procesu wykorzystania maszyn, zdecydowaliśmy się właśnie na to, aby w tych przerwach to wykonywać, ponieważ około 20 minut będziemy mieli bez obsługi na takiej ścianie, a to przekłada się na postęp około 0,7 metra przy tej technologii. Można powiedzieć, że bardzo dużo. Jak tak pan opowiada, to zastanawiam się, czy kopalnie mogą być jeszcze bardziej zautomatyzowane, a jeśli mogą, to czy powinny być? Oczywiście tak. Ja podam przykład może kopalni, która jest zaprojektowana i budowana w Anglii. Jest to kopalnia soli potasowych. Tam założenie jest takie, że będzie w pełni zautomatyzowana. Z różnych względów, przede wszystkim z takich, że wentylacyjnie nie da się wychłodzić tego górotworu na tyle, żeby pracownicy, ludzie mogli tam pracować. Także myślę, że te kolejne elementy procesów automatyzacji, może nie robotyzacji, ale automatyzacji procesów górniczych będą następowały. Na pewno nie będzie to rewolucja, a ewolucja i powoli będą one wprowadzane. Być może nie we wszystkich etapach, tak jak powiedziałem tutaj przy kompleksach, nie da się w niektórych przypadkach zastąpić człowieka. Musi przyjść i skorygować maszynę, ponieważ maszyna na dzień dzisiejszy nie jest w stanie się sama skorygować. Nie ma systemów, które by rozpoznawały dokładnie, co ta maszyna urabia. Tak? I to sprawia pewien problem. Ale na pewno ten proces będzie następował. Mam nadzieję, że dość szybko, z uwagi na to, że górnictwo jest postrzegane tak, jak jest i coraz mniej ludzi chce pracować w tym przemyśle, nie tylko naszym, ale w ogóle w przemyśle górniczym, a wprowadzanie takich innowacji, po pierwsze, będzie bardziej atrakcyjne dla ludzi, którzy by chcieli się związać z górnictwem, a po drugie, będzie wymagało zaangażowania mniej sił ludzkich do eksploatacji. I na pewno będzie bardziej efektywne. W takim razie, czym wy zaskoczycie, jeśli chodzi o innowacje w najbliższym czasie? Trudne pytanie, bardzo trudne. Ale widzę, uśmiecha się pan tajemniczo, czyli coś jest, ale nie wie pan, czy może powiedzieć. Tak, wiele lat mówiło się o tym, że trzeba mieć bardzo większą kontrolę nad tym, gdzie pracownicy się znajdują. Oczywiście pod kątem bezpieczeństwa. Bo w kilku miesiącach przygotowywań zostało ogłoszone postępowanie właśnie na monitoring, ale nie tylko załogi, czy pod kątem takim, gdzie oni w jakim miejscu kopalni się znajdują, ale również materiału i środków transportu, który ten materiał wozi. Także w najbliższym czasie, to znaczy w najbliższym przeciągu najbliższych 2 lat oczywiście, bo to nie jest tak, że te systemy istnieją, kupuje się je z półki i się implementuje, będzie u nas wdrażany. No to trzymam kciuki. I w czym ten system wam pomoże? Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, chodzi o bezpieczeństwo załogi. Tak, że w momencie, kiedy nastąpi zdarzenie nieprzewidziane, niebezpieczne, które wymaga wycofania załogi, pozwoli nam zidentyfikować, ile osób w danym rejonie jest i czy wszystkie te osoby z tego rejonu nam się wycofały. Oczywiście ludzkie życie jest bezcenne, ale muszę zapytać o koszt tego przetargu. Są akceptowalne, tak powiem, ale to ta druga część związana z monitoringiem maszyn transportowych i materiałów pozwoli na dodatnie NPV takiego projektu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie.